Cześć! Cześć! Dzień dobry! Dzień dobry! Okej, to mamy na facetkę suwenirę znaleźć, tak? Tak. Fekowski! Co? Nie mówi się co, tylko proszę! A. Czy to mi coś dało? Coś tak, pewnie. Chociaż... Połóż na nim drożdżówkę, nie, no nie. Drożdżówkę na nim? Ej, czekaj, co, bo oni chcą iść po suwenirę, tak? I tu jest kościół. A. Co to tam za obraz jest? Co to jest? Wino mszalne. Zapewne niebiańsko gasi pragnienie. Okej, okay. Tu nie widać, żeby było coś ciekawego. Masz i wino mszalne, i wódkę nadal. Tak. Ej, ale zobacz, czy te przedmioty niektóre same w sobie nie są zbugowane. Na przykład nadal masz tę drożdżówkę. Ciekawe, czy do czego się jeszcze w ogóle użyjemy. No właśnie. Tak samo te kwiaty. No nie wiem. No chyba, że się mylę. Może do czegoś jeszcze będą potrzebne. No nie wiem. Myślałem, że... Wódkę mu dać na obudzenie. A, tu jest. A to on sprzedał suweniry. A, okej. Okay. To jest kierowca. Tak? No. Czego chcecie? Uchwalę karę. Chcieliśmy pojechać do muzeum regionalnego, żeby kupić suwenir. Takie coś? Słyszycie? Czy jeszcze 5 filmie szatana? Uwagi on tam. No, to już masz. Szatana, no to... Jest. Aha. To już było. To nic nie dostałem od niego. Butelka. Chyba przydałoby się tu wlać czegoś mniej święconego. Aha, okej. Okay. No dobra, to idziemy. Ale pali. A? Ej, co tu się... A, no tak, do męża. Trzeba i... A Fekowskiemu to przed cmentarzem leci farmat wyjdzie. Fajnie, że ruszała ustami. Ja ci powiem, że mi ten cmentarz się zawsze bardzo pozytywnie kojarzył tam. Tak? No śmiesznie było, jakby tak było po śmierci. No jesteś sobie... Możesz być sobie żulem nawet. Masz końskie zdrowie. Czekaj, a łom? A, mogę łom. Ty jedny to znicze. Znicze z wodą. Bardzo nieświęty trunek. O, no to to dodlej do tego. O. A to jest dziwne. Woda pogrobowiec, ulubiony napój każdego bruda. Bruda. Jezu, to ma jakieś procenty na to wychodzi. Boże. Marcin, obie za to. Pozytywna postać. Wunderwaffe, czyli zrób to sam. Aha, bo dobra, bo ci się rozproszyli. Aha, i oni mają te same przedmioty, co tamci. Coś tam leży, zauważ. Wiem, Filipek. Ciekawe, kto by wygrał w starciu Filipek versus Kot. To jest mysz? Tak. A. Co my tu mamy? Rura, przypomina trochę dużą lufę. Znaczy, pomimo tych wszystkich bugów i tak mi się podoba. No. Tak na jeden raz do zagrania, jak się nie ogarnia fabuły w ogóle tylko, i tego co robić, no. To jest spoko. Farba, element niezbędny przy tworzeniu Wunderwaffe. Można już coś połączyć wtedy z tym, czy nie? Ej, a ten ostatki, co tam zostały tego do wystrzelenia? Tego? No. Nie. No, pewnie już nie będzie użyte. Nie no, a może będzie, bo jest. Myślisz? Mało karbidu. No jest, ale...
Jest też drożdżówka bez osy. Czegoś mi brakuje. Czegoś brakuje. Może myszy? A. I co teraz? Czegoś tu brakuje. Czekaj. Jezu, trzecia rzesza. Jeszcze czegoś brakuje. Mysz. Drożdżówkę. Drożdżuwa. Cutbit. No dobra. A, jeszcze dalej mogę iść. Jeny. O Jezu. Ej, patrz. Kotę. Ten kot, no. Jezu! Nie wiem. I akurat tak się złożyło, że był pocisk. I akurat też tak się złożyło, że to jest obok tego kościoła. Jeny. Nie wiem, o co chodzi w tym pomyśle, ale bardziej mi się podoba niż tamten. Radio Maryja, tam był znak. Tak? No, patrz. Taki znak ma Radio Maryja. A. Okej. A, i nadal mam tę mysz. Nie powinienem jej mieć. No. Bo chyba nic się w niej nie zmieniło. W podpisie? Nie. Dobra, ja zapiszę. A racja. Trzeba zapisywać grę tu. Chwila, a jest ten. Godzina 10 minut. Już się z tym męczymy. A? Czegoś tu brakuje, może tego. O. Generalna ślana! Melduje, że zadanie zostało przekonane! I akurat tędy przechodziła. Małe miasto. Zamierzam cel! Ognia! Jezu! co? Bandyci! Morderce! Tym razem Jarka się przebrała! Dzwonię po waszych rodziców! Jutro na apelu powiem wszystkim, co chcieliście zrobić! Kryminalisty jedyny! Wygnany! Chłopacy gazu! Piękne. Chłopacy postanowili ewakuować się na z góry upatrzone pozycje. Ja pierdolę! No to mamy przesrane, jak kostka rozerwała! Kij ze starymi! Jutro i tak nas wszystkich skazi załodnikami i będzie inwazja! Chce ktoś batona? No! A. Wafel. Aha, i nagle zmieniają w ogóle plany. No. Dodatkowe misje poboczne. Tak. To ma wpływ na fabułę. Jakie grzyby. Właśnie. Grzybulki. Smakowe. Smakowe. Czesio udał się do magicznej krainy fantastycznych fantazji. Jeny. Coraz lepiej. To jest... Jezu! Powierzam ci magiczną łódź, za pomocą której musisz przewieźć bez szwanku trzy osoby na drugą stronę. Naraz możesz zabrać ze sobą tylko jedną osobę. Fajny szkieletor. Że nie możesz zostawić ze sobą jednocześnie Angeliki z Amsiakiem, ani Amsiaka z Zajkowskim. Jeśli to zrobisz, ktoś z nich zostanie skrzywdzony. Ej, pamiętam tę grę, to jest ten. Że masz przewieźć w taki sposób. To jest tak jak była kapusta, koza i wilk. Mhm. Czyli... Że ktoś nie może być skrzywdzony. Czyli tak? Muszę najpierw wziąć Anusiaka. I tu go przewieźć. Aha.
No, nie tak. Teraz muszę jechać tutaj. No. Wziąć Angelę. No. Wziąć tak. Tego zabrać z powrotem. Mhm. Wziąć go tutaj. Tak. Okej. No. A znam tę zagadkę, to nie jest trudne. No! W ogóle fajnie, że oni tyłem pływają. Dobra. Jesteś mądry i odważny. Udało ci się przejść pierwszą próbę. Co? Szczerze? Przed tobą jednak jeszcze nie jest mistycznych prób. Chodź. Dobra. Aha. Przed tobą próba Czesław. Znajdują się tu trzeci nigdy. Cztery platformy, wchodzące los. Musisz jedynie przejść na drugą stronę. Aha. Dobra, zobaczmy, co te platformy robią. Mhm. Okej. Okay. Aha, ja po prostu to na ślepo robiłem. Aha, to o to tu właśnie chodzi. Tak. Okej, okay, fajnie. Znaczy nie, że na ślepo, ale jakoś bez większego pomyślunku. Ale jesteś mądry. Tak. Mam dużo sprytu. Taka papatka. A mu się trzęsie szczęka. A ruchy, mam 50 ruchów. Okej. Okay. A. Co jest? Czekaj, muszę to rozpędzić jakoś, nie? Właśnie nie wiem, jak to działa. Czemu tam jest właśnie jeszcze ta strzałka poza? Nie wiem, może to mnie rozpędza w jakiś sposób, ale nie wiem. Trochę nie widać, żeby tak... Może na metę bardziej jednak się postaraj. A jakbym... No ta strzała cię rozpędza na X-a, to chyba... Czy właśnie to ma być na X-ie? Nie wiem. No to spróbuj na tego X-a, bo nie wiem, czy to jest takie oznaczenie, czy co? Dziwne to jest. Niby mo... Czekaj. A jakbym zrobił tak na przykład? Czekaj, bo chcę coś zobaczyć. Kurde. Nie wiem, o co tu chodzi tak szczerze. O! A czekaj. Co tam się stanęło teraz, no? No, jest to dość dziwne. Czekaj, z tego co ja się orientuję... Właśnie jak to... Daj to bliżej, tak lekko tylko, aby było bliżej tutaj. Aha, dobra, sorry. Kurde, bo już mam mniej niż pół ruchów, nie? No najwyżej jeszcze raz zaczniemy. Okej. A, bo to może być... ja dopiero teraz w sumie skumałam, że to może być tylko na tych brązowych. Rozumiesz? Co na brązowych? Tylko na tych jaśniejszych niż... To nie może wyjść poza to w ogóle. A nie, to ja wiedziałem. No ja właśnie nie byłam pewna, bo takie dziwne jakieś tu X, tu coś, tam jakieś strzałki. Nie wiem w sumie do końca po co są te strzałki tak szczerze. Kurde mać. Ej, a jakbym zrobił w tę stronę? No nie. Tak? Nie. A nie, dobra, sorry. Dobra, najwyżej drugi raz zagramy.
Ciekawe, czy od początku trzeba będzie. Jezu. No. A. Co? Dobra, jeszcze raz. Widzieliście to? Przecież to ostatni ruch nam został. No. Jaki bezsens, no ale dobra. Trochę dalej, nie? Do tego czubka aż. Najlepiej. O, jeszcze się liczy. Ej, chyba że nie, bo poczekaj, bo to miało być aż do mety. Przecież, a nie do tego X-a. No. No dobra, Jenny. Sorry, jestem nieogarnięta, bo te oznaczenia mnie troszkę mylą. Okej. O. 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 Jest. No, dziwne to. To nie było specjalnie, ale... Ale też troszeczkę mnie ciekawiło. Czy jest to na tyle niedopracowane, że na przykład takie coś by przeszło? Nie no, widzisz, jak chcieliśmy zjechać z trasy, to nam nie pozwalało. Jednak. Ale no, wystarczy tylko ciut dotykać, być dosłownie na krawędzi i już się liczy, że jesteś, nie? No. Ale nie, serio, te X-y mnie bardzo myliły, bo ja się czułam tak, jakbyśmy tam mieli dotrzeć, zamiast do tego napisu meta. W ogóle na niego nie zwracam uwagi. Dobra. Mogę się utożsamić z moim bohaterem, kapstem od piwa. A. A, i teraz dalej tam. Jeszcze raz muszę tak zrobić. Żeby to jeszcze było w jakiś sposób ekscytujące. Nie, no dalej, do tamtego X-a masz dotrzeć. No do tego. No tak. No tak, wiem. Jeden. I teraz już będzie wyjście. No mam nadzieję, bo to jest... No jest, widzisz? No tak, tylko to jest creepy. O! Przeszłeś! No nie wiem, czy tak szybko, żebym przeszł. To są więc zaszczyt rozmowy z mędrcem, który odpowie na twoje pytania. Aha. Wiedźma. Tak. Czesiu, chodź się! Czesiu! Co ci odwaliło, Czesiu? 7 godzin cię szukamy! Chłopacyk, Czesiu, mam umysłach! 4 godziny później. No i wtedy trzeba o co płakać, jaki brawo! Rozumiesz to cokolwiek? To może, Czesiu, to narysuj, a ja obmyślę nad tym w domu i coś wymyślimy. Spotkamy się jutro przed wodą. A. A, tego typu. Chłopacy! Chłopacy! Mam plan! Musimy połączyć krzyż wędką od roweru, bagaże, świeczkę, przykręcić to wszystko po kosze. Krzyż. A potem będzie puma! Krzyżowanie. Aha. A, i te mysz w dalszym ciągu mamy. Dobra, czyli potrzebujemy... Krzyża... Ty. Wiadek wiel. Może szluga im damy. Wiadek wiel.
No, ale to jest już też stary itemek, więc nie wiem, czy się jeszcze liczy szczerze do czegoś. Okej, okay, mamy kosz. Ale ty nic zjesz! Coś wrzuci do tego kosza? Bo Dan wtedy tak było, jak on mówił, że nic nie jarzy, że czegoś musiałeś użyć na tym koszu. Aha. Przyniosło ci w ogóle. A. Poczekaj, bo co oni chcą, żebym miał? Mam kosz. Krzyż. To wejdę na przykład tutaj zobaczyć, gdzie jest krzyż. A, i teraz ona nagle ma normalny rozmiar. Ej, no. Wiesz, może ona niby była dalej, ale to i tak no, było bez sensu. Bandaż. Część mocująca Czesio machiny. Jest tutaj taśma jakaś w ogóle? Nie. Dobra, zobaczmy dalej, co jest. Znowu w kiblu szukać czegoś. No bo jak trzeba, to trzeba, no. Co poradzimy? O, co to jest? Świeczka. No. Fajnie, że tam nic z tych dwóch rzeczy nie było uwzględnione na tym planie. Nieważne. Czekaj, pójdę do tego kosza, sobie to tam włożyć. Mhm. Może tak szybciej troszkę. Byłoby miło. Dobra, to spróbujmy coś nam wkładać. Nie. Albo coś między sobą jeszcze. Nie, jeszcze nie. Czekaj. Czekaj, dlaczego Czesio jest na krzyżu? Wszyscy się zastanawiają nad tym. Dymutka. Przepis na Czesio machinę. Może jeszcze czegoś nie zabraliśmy? Dobra, to pójdźmy jeszcze zobaczyć coś. Pójdźmy... Aha, a. Teraz już nie można. Tutaj nie można też. A właśnie, może w sklepiku coś będzie. Pokój nauczyć. A, znowu coś będzie musiał kupić. Może tak. Co, czego my potrzebujemy? Nie wiem, to mogę wziąć. To są batoniki. Proszę o batoniki. Batonik. Przekąska lub szkolna waluta. Ej, może do gimnazjalistów pójdziemy. No dobra. A. Czyli dobra, jakbyśmy poszli na przykład do gimbazjalistów, to niby nam może dali szlugi czy coś i byśmy tym przekupili. Tak mało tych szlugów mamy. No, ale widzisz, ten nie istnieje, a to jest kiep i nie może tak być. Co powiecie na mały biznesio? Nie mam wam batony, a mi dać czasy, okej? Nie, okej. Może zrobimy tak. Dasz tam batony, a my przestaniemy cię walić po głowie, co? To nie fair! Masz głowy i tak mamy długie. Okej, mam zapałki. Nadają się do podpalenia. A ten papier, czy coś tam, czy świeczka? Bandaż. Bo to raczej nie jest ważne, co na co kładziesz, nie? W ekwipunku. Raczej nie. O. O.
Teraz świeczka na to? Nie. A ten papier toaletowy? Nie. Albo Czesia go owinąć w papier, nie wiem. Poczekaj. Jest ten kosz i on się dymi. Nie, dobra, Ja z tego planu w ogóle nie wiem, czy tak dobrze z niego korzystać. Ale jest dym. Tak, coś się zmieniło. Więc woźny powinien zareagować. Powinien. Ale jest na pół etatu i ma to w dupie. O Boże, Boże! A. Teraz trzeba... I poszedł się patrzeć na ten pożar. No. O, w końcu weszliśmy. Jakiż randol. Co by tu zrobić? Bandaż? Po coś żeśmy tu weszli? Nie wiem. Spróbuj tam cokolwiek położyć może. Bo raczej czekaj, nic nie ma. A czekaj, bo to jest kosz. To nie jest... to jest kosz do tego. Do koszykówki? Tak, o to chodziło. A. No dobra. I co tu jeszcze jest? Jest dętka. Ale póki co nie możesz tam nic włożyć. Spróbujemy po kolei, ale wątpię. Ten papier? Papier. Nie, tego bandażu też się nie da użyć. Dobra. Tu nic nie ma na pewno, nie? Chyba. Średnio widzę, że tam coś było. Ale czekaj, a może teraz się jeszcze da do pokoju nauczycielskiego wejść, coś? No i ten... Nie. No i ten typ tam poszedł, może on coś tam zmienił. Koło kosza, nie? No. No, chyba jednak nie udało mu się póki co ugasić tego. A. To ugasił. Kurde, co my mamy tu zrobić? Świeczkę dać czy co? Nie, no tak, nie wiem. Czekaj. Promień. Krzyż, Czesio, kosz, dętka. O, pielęgniarki już nic nie ma. Ej, może tam iść zobaczyć, ale... O. Fajnie, że tak śpiewa ten... bez otwierania ust. Tam nic nie leży, co możesz wziąć? Nie. Widzisz? Nic się nie pojawia. No wiesz, przez to, że tu weszliśmy, mogło się też coś odblokować, bo tak czasem działa to, nie? Że coś musisz zobaczyć, a wtedy dopiero coś możesz zrobić. Aha. Szafka? Nie. A. A jednak. Co to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Tam jeszcze coś było, nie? Nie. A, bo ja myślałam, że to fioletowe to jest coś. A dobra, to teraz mamy krzyż. Okej, tego by się nikt nie spodziewał, no... że krzyż będzie w jakiejś jaskini w szafce. Dobra, dociśniemy. No to krzyż. Nie. Czesio na krzyżu? Tak. Czy nie? Kurde. No w sumie powinien być, nie? Powinno być. To
z tym. Jeszcze świeca. Ano. Kurde. Ej, a może ten krzyż ma się jarać? No, ale ja już łączyłem zapałki z nim. Jeszcze nie tej wiem, dętki nie ma w ogóle. Z kosza wziąć. Nie ma w ogóle dętki, wiesz? No. A jest potrzebna. Mamy wszystko oprócz dętki. Więc ja bym jej gdzieś poszukał jeszcze. No dobra. Nie wiem gdzie, ale... W ogóle to już chyba z pół godziny trwa ten odcinek, to nie wiem czy... Możemy go podzielić na dwie części. No chyba, dobra, że... dobra. Podzielimy najwyżej na dwie części. No. Tu nie można. Kartą można. A, ej, właśnie. Nie można. Jednak nie. Bo tam się nie dało dalej iść. No właśnie, chyba tak się... Ale coś dasz? Coś zrobisz? Świecą z zapałkami, zapalisz ej, sobie drogę czy coś? Nie wiem. Średnio. Ty nawet nie masz czym tego połączyć, no nie? No. No dobra. Bo to dziwne jest po prostu. Krzyż. Ja pierdolę, ale nic nie jesz. Nie wiem, jeszcze raz iść do tych kolesi? Krzyż. Ej, a ty możesz wyjść? Tam. Ej, właśnie, mogę tędy iść. O, no dobra. Dętka od dowodu. To jest dętka? Dętka. No dobra. Jezu. Wrócony. No to teraz już mam chyba wszystko. O, krzyż z dętką. Czesio machina z elementem napędowym. Jeny. Czy ja dobrze rozumiem, że oni chcą to wystrzelić w nią? Bo to tak nie mam pojęcia właśnie, ale... No bo to trzeba zawiesić na no koszu, tak, nie? Tak, no ale nic. A, jeszcze ten bandaż, nie? Też. A po ale... co on był? Nie mam pojęcia, nawet go tu nie ma napisane. A, no dobra, to zobaczymy. O. O. Okej, okay, i teraz Czesio na to ma wejść, czy co? No właśnie... Chyba, że... Poczekaj, czy jest krzyż, Czesio, kosz? Żeby Czesia przywiązać bandażami do tego. Czy coś? No właśnie, no bo nie wiem co innego. Okej. Dętka. A, okej. Okay. Ej, a gdzie ona jest? Ta nauczycielka? No, w pokoju nauczycielskim. Może ją trzeba zwabić. A no, może. Cześć, ty się zesrał, mózgami poza nią. Przecież ty ta stara pinda zje, jak tam będziesz u nas. Cześć, ty się zesrał, no dobra. Przecież ty ta stara pinda zje, jak tam będziesz u nas. Kurde. Poczekaj. Mimo wszystko cofnę się jeszcze tutaj. A. A, jednak. Dobra, bo ja na krzyż dawałem, a nie na kosz. Okej. Dobrze, teraz musimy przywiązać Czesia. Nie potrafię zrozumieć, co to ma zrobić, ale... Musimy przywiązać Czesia. Czym? A. No,
Jezu, ten akurat musiał pójść, nie? Ten, co stał najdalej. Kitra już lubi. O nie. A no tak, bo miał być apel. Aha. Nikt nie widzi. Nie. Zebraliśmy się tu, by ukarać cztery przypadki wyjątkowego antychrystostwa. Czy tam nie stał ten... Tak. Ten satanista tam stał. Jedny. Fajnie go wystrzeliło. Aha, czy to koniec? Chyba tak. Może tak. Piosenka na koniec? O tak. Aha. Ale no zakończenie mogło być trochę lepsze. No, to było takie ech. Tak, takie no, ale, ucięte. No ale nic, czyli będzie ogólnie 5 odcinków. No chyba, że to podzielimy jakoś. Ale może nie, może to będzie no. Taki pół godziny odcinek teraz. Czekaj, a to jest wtedy pion? Nie, 6 wtedy. Nie wiem, który to jest. No dobra, dobra każdy, zobaczymy. Każdy, że podzielimy się... to tak, żeby było po 20 parę minut. Bo my to w jeden dzień nagrywamy, wszystko po tak. Sobie, więc no. Reasumując, nie uważam, żeby ta gra była aż tak zła, jak mówią, ale no... Znaczy, ona się może podobać tylko osobom, które lubią ten serial, wiecie, bo jakieś tam śmieszki takie znane i w ogóle, a tak, jeżeli ktoś tego serialu nie zna, no to uzna, że to jest całkowicie chujowe. No. Ten, no. Swoją drogą niedługo ma być 19, no właściwie nie 19 sezon, tylko reboot. Mhm. Reboot Władców Much, który... Znaczy... Ogólnie oglądaliśmy w necie jeden odcinek tego i ja byłem przekonany, że po prostu to już tak było w telewizji, po prostu bez echa. No, ale rozniosło. Nie. Okazało się, że ten odcinek po prostu wyciekł do sieci. Mhm. Więc no... No nie, no. Możecie sobie poczytać w jaki sposób, podobno, jeżeli jesteście zainteresowani. Tak. A póki co, no, żegnamy się z wami, ja się a nie, dobra, tu nic takiego nie ma. No nie wiem, czy jeszcze kiedyś byśmy chcieli kupić sami coś z Władców Much i to nagrać, zobaczymy. No, to dostaliśmy. Tak, to dostaliśmy od Radomira. Wydał na to całe 5 zyla. No, jakbym miała wydać 5 zyla, to może byśmy kupili tak. Kiedyś, no ale zobaczymy. Ale w dniu premiery tak na podobno była strasznie droga. Tak? Za ile? No. Z 30 parę złotych. Czy nawet 50, o, nie no to wiem. To drogo, rzeczywiście. No i niestety nie czuję, żeby to było 8 godzin wspaniałej zabawy. No wiadomo, że wyszło nam trochę dłużej, bo trochę tam nam się myliły niektóre rzeczy, ale wiecie, no bez przesady. Wygraliśmy na ślepo, nie? Więc... No więcej niż 3 godzin nie można by z tego było wyciągnąć, jeżeli... No tak. A to już naprawdę by się trzeba było gubić mocno. No, więc żegnamy się z wami i do następnego. Ej, a zobacz, jeszcze są filmiki. A, filmiki. Ale to są wszystkie filmiki z tych w ten. A, bo no. Myślałam, że jeszcze jakieś tapety. Nie, aż tak no dobrze dobra, to nie No dobra, to nie, no to żegnamy się z wami. I do następnego.